Cześć, z tej strony Luka i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka projektu Ferumbras Hat na moim kanale. Nieustannie zbliżamy się do tej magicznej kwoty, magicznej sumy 900 kk. Każdego dnia, każdego tygodnia staram się robić większość tych bardziej profitowych bossów, przybliżając się do osiągnięcia celu. Dla przypomnienia, tydzień temu stan konta pokazywał około 610 kk. Czy ten tydzień był bardziej owocny, a żółte przedmioty zaczęły częściej spadać? Zobaczcie sami. Życzę miłego oglądania. Poniedziałek. Pierwszy dzień tygodnia i pierwszy dzień czerwca. Dzień dziecka, choć bossy chyba nie chciały być zbyt miłe w tym właśnie dniu. Oczywiście poranne bossy zrealizowane, ale żadnych konkretnych przedmiotów nie udało się zdobyć. Niestety. Mimo to poranny stream pełen wrażeń. Wsparcie od dwóch graczy. Paweto, który postanowił w donejcie dać 50 Tibia coinów, oraz Alojzik, który postanowił przekazać aż 500 Tibia coinów. Dziękuję wam bardzo, chłopaki, za wsparcie. Przed wieczornymi bossami sprzedany przedmiot Plushi of Hydra za kwotę 4,8 kk. Chyba dobra cena, co? Wieczorem zrobiłem cały komplet. Zelos, bossy goldów oraz na końcu grave'y. Summa summarum, na dobry plus. O to chodzi. Wtorek. Przed porannymi bossami sprzedany Spellbook of Dark Mysteries. Niby niewiele, ale zawsze jeden przedmiot mniej. Co tam dalej? Poranne bossy i ciąg dalszy złej passy. Z bossów nadal nic specjalnego, choć udało się zdobyć jeden przedmiot na fioletowo, a mianowicie Spectral Scrap of Cloth, warte około 400 kk. Wieczorne bossy również wykonane, ale lot nic specjalnego. Cieszą oczywiście goldy. Pewny zarobek i jak najbardziej polecam. Kto jeszcze nie robił goldów albo kto nie ma w swojej codziennej rutynie, na pewno warto. Środa. Trzeci dzień tygodnia i dosyć hojny ze strony bossów. Poranne bossy zaszczyciły dwoma ciekawszymi przedmiotami. Pierwszy z nich, który wypadł, to Enchanted Slip Shawl z finału areny, a nieco później Ectoplasmic Shield z Facelessa. Pozostałe bossy swoje standardy, czyli bez szału. Sprzedało mi się większość gold tokenów, stąd też stan konta poszedł w górę o ponad 5 kk. O tak. Wieczorny zelos bez szału, a oprócz tego goldy w swar, czyli 16 tokenów czystego zarobku. To mi się podoba. Na sam koniec udało się wykonać finał Forgotten Knowledge Questu, ale lot niestety, nic specjalnego. No cóż, może następnym razem. Czwartek. Poranek rozpoczęty od sprzedaży przedmiotu Dark Whisper za niecałe 1,6 kk. Dalsza część to poranne bossy, ale tym razem niestety nie udało się zdobyć nic wartościowego. Chyba środa była takim dniem pocieszenia, ale to na tyle. Niestety dalsze bossy wieczorne, tak jak Zelos, Goldy czy Grave, nie zostały wykonane w czwartek przez brak czasu. Z tego też powodu zarobek w tym dniu raczej na średnim poziomie, no ale wiadomo, takie dni też są. Sprzedała się również tarcza Ectoplasmic Shield za 900 kk. Dobra oferta? Na sam koniec dnia sprzedał się Slip Shawl za nieco ponad 3,5 kk oraz Spectral Scrap of Cloth za niecałe 450 000. Piątek. Dzisiejszy dzień również bardzo okrojony z powodu nieobecności w domu. Udało się jedynie zrobić poranne bossy, ale i tu w końcu długo wyczekiwana niespodzianka. Wprawdzie szału nie mam, bo nie jest to już złoty przedmiot, ale mimo wszystko coś udało się zlocić. A mowa tutaj o finale Węgot i wydropionym Phantasmal Axe, który jest u nas warty jakieś niecałe 1 kk. Z pozostałych bossów już jakiegokolwiek szaleństwa nie było. Z powodu nieobecności nie zrobiłem goldów ani grave. Zelosa zrobiłem planowo, choć lot również bez szału. Na sam koniec dnia cegiełka od gracza Shin Artus w postaci 750 000. Bardzo dziękuję za wsparcie, Tadziu, i pamiętaj, na górę! Sobota. Rozpoczęty weekend i choć w piątek rozpoczął się także Rapid Respawn, dla mnie tym dniem była właśnie sobota. Choć większość ludzi miało fokus na bestiarkę, udało się standardowo zrobić poranne bossy. Niestety nic specjalnego nie udało się z nich zdobyć. Po południu udało się zrobić szybkie bossy goldów, które standardowo dały 16 gold tokenów, czyli pewny zarobek. Sprzedał się także zlocony w piątek Phantasmal Axe za nieco ponad 1,2 kk, czyli jednak żółty przedmiot. Na sam koniec dnia zrobiliśmy również finał goldów, licząc na Crackling lub Menacing Egg, ale no niestety nie tym razem. Będziemy próbowali za 2 tygodnie. Niedziela. Dzisiejsze bossy były ponownie podsumowaniem średniej jakości tygodnia. Z uwagi na Rapid Respawn i sporo czasu zajętego właśnie przez wybijanie punktów czarmowych, zrobiłem jedynie poranne bossy oraz Zelosa. Z porannych bossów standardowe przedmioty bez niczego spektakularnego. Zelos również bez szału. Swoją drogą czekam już jakiś czas na kolejny złoty przedmiot. Jak obstawiacie? Kiedy Zelos znów zaszczyci? Napiszcie w komentarzu. Choć liczyłem, że niedzielne bossy będą dosyć życzliwe, niestety nie tym razem i nie dla mnie. Po południu udało się sprzedać togę za 6,9 kk. Na sam koniec zrobiliśmy co 2-tygodniowy finał Feru Questu, ale lot, no po prostu tragedia. Zresztą zobaczcie sami. Jak co niedzielę sprzedałem też Rashida oraz kosztowności. Efekty na nagraniu. Podsumowując, choć nieustannie zbliżamy się do osiągnięcia celu, a połowa celu została już zebrana, mam wrażenie, że każdy kolejny tydzień jest coraz trudniejszy. Zbliżając się do końca, czuję, że z tygodnia na tydzień zacznie spadać coraz mniej, ale obym się mylił. Aktualnie stan konta w banku pokazuje 645 kk. Myślę, że to odpowiedni moment, żeby przejść do podsumowania. Co o tym myślicie? A zatem, w tym tygodniu udało się zdobyć następujące przedmioty: Spectral Scrap of Cloth, Enchanted Slip Shawl, Ectoplasmic Shield i Phantasmal Axe. W kwestii zarobkowej, w ostatnim tygodniu mieliśmy około 610 kk. Aktualnie stan konta pokazuje około 645 kk, co oznacza, że udało się zarobić w tym tygodniu jakieś 35 kk. Co o tym myślicie? Powoli do przodu, prawda? To na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek projektu Ferumbras Hat. Jeśli spodobał Ci się, zostaw łapkę w górę, abyśmy mogli dotrzeć do większego grona Tibijczyków. Oczywiście jeszcze chciałbym Was na sam koniec przeprosić, że ten materiał pojawił się dopiero w poniedziałek, późnym wieczorem, ale tak jak już mówiłem na 2 streamach niedzielnych, było to spowodowane po prostu Rapid Respawnem. Widzimy się wkrótce. Trzymajcie się wszyscy. Do zobaczenia. Cześć.